Wprawdzie trwają wakacje, ale grupa uczniów z różnych szkół z terenu gminy Stoczek Łukowski codziennie spotyka się w szkole w Starych Kobiałkach. Od 8 do 12 lipca organizujemy w siedzibie Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach półkolonie dla 50 uczniów, 50 dzieci z terenu właśnie naszej gminy. Te zajęcia prowadzone są metodą eksperymentu, trwają codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 15:45. Pod okiem instruktorów dzieci, młodzież wykonują różne eksperymenty, doświadczenia, badania naukowe, co rozwija ich kompetencje, umiejętności i wiedzę. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą studenci z firmy Mały Inżynier. Dzieciaki mogą poprzez zabawę poznawać tajniki chemii i fizyki. Pokazujemy im też w trochę inny sposób niż ten codzienny w szkole świat nauki, że to może być fajna zabawa, że możemy robić dużo ciekawych rzeczy, ucząc się niekoniecznie tylko z podręcznika. Przy okazji też staramy się z nimi spędzić około godzinę, półtorej, w zależności jaka jest pogoda, czasu na świeżym powietrzu, żeby też było to też aktywny wypoczynek poprzez na przykład grę w piłkę nożną czy w inne gry wspólne. Podczas wakacji w szkole spotykam się z kolegami, robimy różne eksperymenty na tych półkoloniach, Mały Inżynier. Na przykład wczoraj robiliśmy eksperymenty z skrobią ziemniaczaną. I wykrywaliśmy na przykład sztuczne mleko, jak czasem mogą nas oszukać. Bawiliśmy się z witaminą C, jak można ją wykryć, że zmienia kolor ze skrobią i jodyną. Bardzo spędzamy fajnie czas, robimy różne eksperymenty, jest bardzo fajna atmosfera. Ogółem tak jest fajnie. Wczoraj robiliśmy dużo eksperymentów, badaliśmy gęstość, mieszaliśmy mleko z różnymi barwnikami, wtedy akurat tam wychodziło ładne kolorowe i było bardzo fajnie. A dzisiaj robiliśmy wybuchy wulkanów, do oleju z sodą dodawaliśmy barwniki i ocet. No i takie fajne kuleczki podnosiły się do góry, a potem opadały w dół. Na lekcjach na chemii głównie robiliśmy, ale tutaj możemy bardziej tak więcej czasu na to poświęcić. Tak, mamy bardziej, jak to powiedzieć, więcej pomysłów i więcej czasu niż na lekcji. Bo na jednej lekcji nie zdążymy zrobić tak dużo eksperymentów, jak robimy teraz tutaj na wakacjach. To jest dużo luźniej, niż gdyby to było z nauczycielem. Bo jednak przez to, że oni nas nie znają na co dzień, to mają też takie bardziej podejście, że to są wakacje, a nie taka stricte nauka. W jednej grupie są bardzo dociekliwi, także naprawdę siedzą i oni zadają pytania. A też słyszałam od niektórych, że wracają do domu i potem próbują powtórzyć te eksperymenty w domu, żeby pokazać młodszemu rodzeństwu. Więc moim zdaniem bardzo chłoną, są tym zainteresowani. Półkolonie odbywają się w gościnnych progach szkoły w Starych Kobiałkach, do której dzieci z różnych stron gminy są codziennie dowożone. To jest jakiś pomysł na wakacje, na spędzenie czasu wolnego przez naszą młodzież, nasze dzieci, naszych uczniów. To jest oderwanie się od takiego błogiego jakby niebytu, tak? A oferujemy jakieś zajęcia, fajne zajęcia prowadzone przez studentów, zajęcia tam metodą projektową. Dużo ciekawych rzeczy i na ten cel udostępniłem szkołę. 5 pracowni, w których odbywają się zajęcia te dydaktyczne. Oczywiście boiska sportowe w ramach takiego przerywnika, oderwanie się od teoretycznych zajęć, jak również kuchnię, stołówkę, bo uczniowie, uczestnicy mają też również zapewniony obiad. To fajnie wszystko funkcjonuje. Mam nadzieję, że dzieci są zadowolone i uczestnicy tego projektu również. Półkolonie to część większego projektu realizowanego we wszystkich szkołach na terenie gminy Stoczek Łukowski, na który pozyskano dofinansowanie z programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego. Wdrażaniem projektu zajmuje się Centrum Usług Wspólnych. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2024 roku i będzie trwał do końca grudnia 2025 roku. W projekcie bierze udział 106 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia, zajęcia naukowe, artystyczne, sportowe, zajęcia matematyczne, zajęcia językowe. Ponadto organizujemy wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, do Farmy Iluzji, do Zoom Natury w Janowie Podlaskim. Organizowane są również pokazy naukowe dla dzieci, dla uczniów w szkołach na terenie gminy Stoczył Łukowski. Projekt jest finansowany w całości ze środków unijnych. Nasz wkład, czy wkład gminy Stoczył Łukowski, to wkład niefinansowy, rzeczowy w postaci wynajmowania sal lekcyjnych. Całość projektu około 300 tysięcy złotych i to są właśnie wszystkie środki finansowe, które otrzymujemy właśnie z programu unijnego. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.